A więc hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na taki film, w sumie nie wiem jeszcze jak go nazwę, ale zabieram was do galerii, ponieważ wiem, że są straszne wyprzedaże i po prostu stwierdziłam, że nagram wam taki trochę przegląd. Wiecie, co ciekawego jest w sklepach i tak dalej, też planuję kupić pewną rzecz, ale to zobaczycie właśnie później. Bo bardzo chciałam tą właśnie tą jedną rzecz, także potem wam pokażę, co to takiego jest. No i jedziemy do galerii. Dosłownie za jakieś 40 minut mam autobus. Ja jestem już ubrana i jeszcze muszę się dokończyć malować, bo muszę zrobić kreski, bo ja bez kresek to tak jakbym nie miała w ogóle makijażu. No, także tak. I no i co? Powiem wam, że trochę się stresuję, ponieważ pierwszy raz zabieram ze sobą aparat w miejsce publiczne. Ja po prostu się stresuję, bo wiecie, jak telefonem nagrywałam, to było ok, bo no po prostu trzymałam telefon i wiecie, jak ktoś patrzył, no to mogą udawać, że nie wiem, że na przykład gadam z kimś albo cokolwiek, ale jak jednak będę mieć aparat, to będzie trochę stresujące, bo jednak wiecie, jak ktoś zauważy aparat, no to już tak inna sytuacja, ale postaram się wam coś nagrywać. Jak będę trochę ukradkiem, to przepraszam was za to, ale wiecie, muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo jednak aparat a telefon, no to jest jednak różnica i nagrywanie aparatem w galerii to trochę inny level, ale już dobra, kończę o tym gadanie, bo muszę się pomalować i aktualnie mam ferie, właśnie kończy mi się pierwszy tydzień ferii i zostanie mi ostatni, także jestem województwem, które ma jako pierwsze ferie w całej Polsce, no więc zostanie mi ostatni tydzień ferii, dzisiaj mamy sobotę, mam nadzieję, że dam radę jakoś nagrać, jak nie, no to tego filmu po prostu nie zobaczycie, tyle, ale mam nadzieję, że jednak mi się uda. No, także lecę się malować. Okej, a więc hejka moi drodzy, ja właśnie dojechałam i nagrywam pierwszy raz w ogóle na dworze tym aparatem, także wow. Dojechałam do galerii, no i właśnie do niej idę i trochę się stresuję, bo jest strasznie dużo samochodów, więc pewnie będzie dużo ludzi. Okej, moi drodzy, więc jestem właśnie w przymierzalni. I rzeczy, które wzięłam, to proszę bardzo, jestem w ogóle w Stradivariusie, jakby ktoś nie wiedział. Wzięłam sobie takie oto spodnie, bo ja mam podobne na sobie, w sumie to są te same, tylko inny kolor. I są zarąbiste, serio, ja je uwielbiam. Więc wzięłam sobie takie brązowe i w ogóle patrzcie to, jaka jest promocja, bo ja te spodnie, mam jeszcze takie czarne, kupowałam za 90 zł, dwie pary. A tutaj proszę bardzo, jest przecena na 35 zł, także mega fajnie. No i jeszcze do tego wzięłam takie czarne spodnie, jak założę, to nie pokażę. Takie, o, teraz średnio widać, ale no zaraz wam je pokażę. Okej, więc te spodnie totalnie nie, w sensie, czekajcie, rozświetlę wam, o, te spodnie totalnie nie mój vibe, a jeśli chodzi o te spodnie, to są naprawdę super, tylko że zobaczcie, jakie one są krótkie, w porównaniu do tych, to te są naprawdę krótkie, bo tamte nie były, więc nie wiem, czy to jest jakiś inny model, czy co, ale one leżą zajebiście w talii i no, fajne są bardzo, ale jednak są za krótkie, dlatego ich nie wezmę. Wybieram buty i lecimy do kolejnego sklepu, więc tak. W ogóle powiem wam, że myślałam, że będzie więcej ludzi w tej galerii, a jednak nie jest tak źle. Także patrzcie, zaliczone nagrywanie w galerii. Proszę bardzo, jest sukces. Lecimy do H&M-u. Dobra, na dole w H&M-u nic nie znalazłam, także lecimy na górę. Dobra moi drodzy, znalazłam taką czapkę i uwaga, uwaga, takie pomarańczowe spodnie, także zobaczymy, jak będę w nich wyglądać i tutaj mam dwie pary, tak, dwa rozmiary. No i szukam sobie dalej. Okej, moi drodzy, weszłam specjalnie do większej przymierzalni, żeby wam wszystko fajnie pokazać. Nie ma ich z Aski. Ale powiem wam, że
dajcie znać, co sądzicie, bo chyba mi się wydaje, że jednak mi nie pasuje taka czapka. Mam wrażenie, że mam taki wielki łeb w takich czapkach. Dobra, przymierzamy dalej. Jeśli chodzi o to, co wzięłam, to wzięłam takie właśnie pomarańczowe, szerokie spodnie. I to wzięłam dwie pary. Dalej wzięłam takie fioletowe i te same żółte. Także powiem wam, że czy tylko ja wyszłabym w takim kolorze spodni. Dajcie znać, czy wy byście w takim kolorze wyszli, bo ja naprawdę, ja lubię takie kolory i ja serio bez problemu bym poszła w takich do szkoły i tak dalej, więc... Ogólnie te spodnie są zarąbiste, ale patrzcie na to. No to jest masakra, dlatego wzięłam też rozmiar 34, bo no jakby ja je chyba kiedyś przymierzałam i były dlatego takie... I były właśnie takie duże. Więc przymierzę rozmiar mniejszy, ale zobaczcie, kiedy są ładne. Serio, mega ładne. Dobra, stwierdziłam, że na razie ich nie biorę, bo są mi trochę za duże. Może znajdę gdzieś indziej ładniejsze, pójdę jeszcze do innych sklepów, także tam zobaczymy. Ale są bardzo ładne, także polecam. Okej, przychodzę do was, bo jestem w research i przymierzyłam właśnie taką oto sukienkę. Proszę bardzo, ale powiem wam, że no jest fajna, serio. Teraz tego nie widać, ale jest naprawdę bardzo ładna. Poczekajcie, może wam to rozjaśnię. O, teraz widać. Jest naprawdę bardzo ładna. Ona jest tak trochę, patrzcie, tak ścięta. I jest serio mega ładna. Ale po prostu, no, nie jest na mnie. Jak widzicie, no ten dekolt jest taki trochę duży. Jakbym może tak to zrobiła, czy coś. To może byłoby super. Kurde, bardzo mi się podoba. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o niej, bo jest serio naprawdę bardzo ładna. I ta koszula jest bardzo ładna, zobaczcie. Fajnie wyglądałaby z krótkimi shortami właśnie na lato. Albo taka rozpięta, jako taka narzutka. Bardzo fajna, ale chyba jednak jej nie wezmę, bo jakoś tak, no nie wiem, w sumie nie jest mi jakoś bardzo potrzebna, żebym ją musiała brać. Tak. Okej, moi drodzy, przyszłam do Empiku i chyba kupuję dwie książki. Kiedyś bardzo często czytałam, ale opowiem wam bardziej o tym w domu. Może, bo teraz tutaj tak mi dziwnie nagrywać. Ale biorę chyba dwie książki. To jest jeden z moich ulubionych autorów. I jeszcze B.A. Paris. Także w domu wam pokażę, ponieważ jest wyprzedaż minus 70% na drugą książkę. Czyli tam nie wyjdzie za 11 zł zamiast 37. Także naprawdę bardzo się opłaca, więc biorę. Okej, moi drodzy, więc idziemy teraz do Media Expert po pewien zakup, który planowałam już od dłuższego czasu, ale jednak do końca nie byłam przekonana, więc może nie będę przedłużać, tylko od razu wam powiem. Idziemy kupić lokówkę Babyliss, tą taką, wiecie, jedną z popularniejszych. Mam nadzieję, że ona będzie dobra, powiem, że ona taka, że wiem, że dużo opinii jest, wiecie, fajnych o niej, więc mam nadzieję, że taka będzie. No i ją przetestuję może już dzisiaj. Także lecimy ją kupić, zobaczymy, za ile jest i w ogóle. Także tak, mam nadzieję, że ją kupię, bo długo się nad nim zastanawiałam, także lecimy. Okej, moi drodzy, mam tutaj wszystkie te lokówki, jakby ja nie wiem, która jest która, ale wybiorę po prostu najlepszą. I właśnie nie wiem, gdzie tutaj jest ta Babyliss. Bo to jest z Remingtona. Nie wiem, muszę poszukać, bo ja bym właśnie chciała tamtą, ale nie wiem, czy ona jest w ogóle dostępna. Dobra, widzę tutaj takie coś, ale nie wiem właśnie, co to jest. To jest lokówka, ale za 300 zł na pewno takiej drogiej nie kupię. Także o, tutaj widzę jeszcze jakieś są inne, także zobaczymy. Bo ta też, powiem wam, że wydaje się fajna z tej firmy, ale nie czytałam o niej, więc nie wiem, ale naprawdę wydaje się fajna. Tylko ja bym chciała właśnie tamtą. Ale o, tutaj jest jakaś, tylko to jest ta chyba ta droższa. Albo nie? Nie, to jest chyba ta. Dobra, zaraz zobaczymy. Moi drodzy, proszę bardzo, kupiłam. Pokażę wam w domu, bo zrobimy unboxing. Także teraz lecę dalej. No i jestem zadowolona, bo ta, co patrzyłam, kosztowała 170, a ta wyszła mnie 99 zł, także ja lecę teraz do galerii, lecę coś zjeść, bo jakby byłam teraz w Media Expert, a to jest osobno poza galerią, także lecę do galerii, może coś sobie zjem, bo autobus mam dopiero za godzinę, także na spokojnie wszystko. Okej, moi drodzy, przyszłam sobie do Maka, bo mam trochę czasu i jakby nie mam gdzie iść teraz, bo już wszystko praktycznie obeszłam, więc wzięłam sobie cheeseburgera i lody, bo miałam ochotę na lody. I zawsze biorę, wiecie, bez polewy, bo ja wolę same zwykłe, takie śmietankowe.
ale wzięłam tym razem z truskawkową, także lecę jeść i sobie tak właśnie tutaj siedzę. Proszę bardzo, moje zakupy piękne. W domu wam zrobię haul i zrobimy unboxing tej całej dokówki. Okej, więc za chwilę przyjedzie do mnie Justyna, bo ona tam jedzie do tak jednej osoby. Więc tak, na chwilę się zobaczymy, ale nie za długo, bo ja, jak ona przyjedzie, to ja mam 10 minut później autobus, więc tylko na chwilę. Aktualnie mamy godzinę 16, proszę bardzo, 16:19. Także tak, i właśnie chyba pójdę kupić statyw do Media Expert, ponieważ zobaczyłam story Oli, nagrywa film i miała aparat na statywie, a ja zdałam sobie sprawę, że ja nie mam statywu i mi to utrudnia życie, także pójdę chyba do Media, kupię jakiś tam statyw, wiecie, tak do 50 zł, żebym po prostu miała i żeby mi się łatwiej dla was nagrywało, bo jednak jak miałam telefon, to wiecie, mogłam go w każdej perspektywie położyć, a jak mam aparat, to jakby wiecie, tu, że mam podgląd, to nic nie zmienia, bo i tak tutaj mam ten, wiecie, no to jak to się nazywa, obiektyw, i ten obiektyw jest niżej niż podgląd i po prostu, no, bardzo często mnie nie widać na tych nagraniach. O, teraz dla przykładu położę aparat, proszę bardzo. No i mnie po prostu nie widać. Lecimy do Media Expert, bo nie mam za dużo czasu. Chyba że poczekam za Justyną i ona pójdzie ze mną. No i wtedy dopiero kupię. Widzisz, 57. Aha. Przyjechała do mnie właśnie Justyna. Cześć. Idziemy do Media kupić statyw. Hejka moi drodzy, więc ja właśnie wróciłam do domu. Teraz zrobię wam haul zakupowy, co kupiłam. Powiem wam, że nie wiem, co z tego filmu wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajny. To były takie, wiecie, zakupy ze mną, coś takiego, shop with me. Także tak też pewnie nazwę ten film. No i teraz pokażę wam, co kupiłam, bo nie kupiłam za dużo rzeczy. Chciałam kupić statyw, w końcu go nie kupiłam, bo tam nie za bardzo mnie one interesowały. Jak mi tam pan pokazał, były tylko trzy rodzaje, więc stwierdziłam, że zamówię przez internet, także let's go, lecimy z holem zakupowym. Okej, więc powiem wam, że jestem w totalnym szoku, bo nie kupiłam nic do ubrania, także wow, brawa dla mnie. Nie kupiłam żadnych spodni, także to jest, moi drodzy, nowość. Jak widzicie, mam tutaj torbę z Empika, bo kupiłam właśnie dwie rzeczy w tym sklepie. No i tak, jeśli chodzi o Rossmann, to kupiłam zalotkę, ponieważ moja już ma, no nie wiem, przeszło 3 lata, 2 lata, coś takiego, w sensie moja, to jest moja pierwsza zalotka, którą mam właśnie w toaletce, więc stwierdziłam, że czas wymienić i kupiłam taką za dyszkę, także tak. I teraz przechodzimy do torby z Empiku. Kupiłam właśnie tą oto lokówkę, ale zaraz wam ją pokażę. No i tutaj mam Nestle, również z Rossmanna, i w Empiku, moi drodzy, kupiłam dwie książki. Ja, no, nie czytam książek. Kiedyś miałam bardzo dużo, w sensie miałam bardzo dużą fazę na czytanie książek. Serio, ja normalnie cały czas czytałam książki. No i przestałam czytać w pewnym momencie właśnie czytając książkę mojej ulubionej autorki Bea Paris. I właśnie ją już ostatnio skończyłam, bo stwierdziłam, że się zabiorę za nią. No i się znowu wkręciłam w czytanie, także kupiłam dwie książki, one były tam na jakiejś promocji. Pierwszą to jest właśnie, pierwsza książka to jest Terapeutka, właśnie od mojej ulubionej autorki Bea Paris. Tutaj proszę bardzo, macie opis, jakby ktoś był zainteresowany, to sobie zapauzujcie i zróbcie screena, bo myślę, że naprawdę jest bardzo ciekawa. W ogóle obie są trailerami, bo ja uwielbiam właśnie takie, wiecie, kryminalne książki, coś w tym stylu, gdzie się właśnie dużo dzieje i są jakieś śledztwa, jakieś takie, wiecie, porwania i tak dalej. No i kolejna to jest kolejnego mojego ulubionego autora, to jest chyba facet, tak, facet, dobra, nieważne, Central Park. No i tutaj macie opis o tym, że dwójka młodych osób ląduje właśnie przywiązana do drzewa, coś takiego, w kajdankach. Także bardzo ciekawe. Na pewno będę czytać, teraz jeszcze mam tydzień wolnego, także na pewno przeczytam.
No i słuchajcie, główna rzecz, czyli ta oto lokówka z Babyliss. Bardzo ją chciałam, bo ona jest, myślę, że taka jedna z popularniejszych lokówek. I teraz ją sobie otworzymy, ponieważ jadę niedługo do mojej babci na Dzień Dziadka. Także sobie może polokuję włosy. Mam tą 19 mm, nie wiem czym one się różnią. W każdym razie tak się ona prezentuje, zapłaciłam za nią stówkę. Okej, moi drodzy, nie mam statywu, żeby wiecie, żebyście mnie widzieli dokładnie, dlatego otworzymy w taki oto sposób. Mam nadzieję, że mi się aparat nie odpaduje, bo już mi widzę, że miga. Także zróbmy unboxing. Proszę bardzo. Piękna oto lokówka. Bardzo. Kurde, ale ona jest mała. Ja myślałam, że ona jest większa. Ale no dobra, tak się ona prezentuje, moi drodzy. Proszę bardzo. O, także zaraz będę testować. O, i tutaj właśnie się, wiecie, włosy przytrzaskuje i się kręci, także na pewno będę teraz testowała. Lecę zrobić loki, no i jak zrobię, to wam pokażę, także uwaga, uwaga, teraz widzicie efekt przed moje włosy, proszę bardzo, i efekt po, 3, 2, 1. Także tak się właśnie prezentuje. Ogólnie to nie jest tak, że lokówka jest zepsuta, tylko po prostu ja muszę się nauczyć kręcić nią włosy, bo na razie to mi na razie nie wychodzi. Także tak, mogę wam pokazać, bo naprawdę bardzo fajnie kręci. Proszę bardzo, zobaczcie na to, jakie loki. Tylko ja po prostu muszę się nauczyć nią kręcić włosy. Także tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie koniecznie o łapce w górze i subskrypcji na dole, ten czerwony przycisk. A my widzimy się w kolejnym filmie, także buziaki, do zobaczenia i pa, pa!